Ustawiłem tutaj czas oczekiwania na 40 sekund. Na razie jeszcze nie minęło tyle czasu. Teraz jest świetlą światła zielone. O, właśnie zostało. Sytuacja awaryjna została przerwana, bo to jest też taka opcja, że jeżeli zbyt długo. W pewnym czasie kierowca nie może ruszyć samochodu, w pewnym czasie znowu światło się przełączają, aby dać szansę na wyjazd. Jeżeli po trzech razach to tak się nie stanie, tak ustawiam licznik, wtedy program wysyła sygnał do centrum monitoringu, aby przyjechały odpowiednie służby z zawetą i zabrały uszkodzony pojazd. Jeszcze jedna próba. Tu się przełącza światło na zielone. Jeżeli za tym samochodem pojawi się następny, to sytuacja awaryjna zostaje przerwana. Tak, żeby osoby jadące za nim mogły go wyminąć. Teraz na pewno zadają Państwo pytanie. Dobrze, skonstruowałeś taki bardzo złożony program, a co z bezpieczeństwem? Co by, jeżeli popełniłeś błąd i jeżeli i na przykład tutaj zaświeci się światło zielone, jednocześnie zaświeci się światło zielone dla pieszych? Otóż coś takiego nie ma prawa się wydarzyć. Przejdziemy do końcowych linijek programu. I powiedzmy, że mamy zielone na wprost z kierunku północnego. Z programu wychodzi odpowiednia flaga i tu mamy szereg zabezpieczeń. Oczywiście nie może świecić światło czerwone, jeżeli świeci światło czerwone z tego kierunku, jak również zielone dla skrętu w lewo z kierunku południowego, czyli naprzeciwka. Zielone w kierunku w lewo w kierunku zachodniego, prosto też z tego kierunku, z kierunku, z kierunku wschodniego, jak i również dla przejść na pieszych, to mogłyby